Witajcie w drugiej części vloga Śladami Oli Pawłowskiej. Welcome to the second part of the vlog in the footsteps of Ola Pawłowska. Today we're going to Nowy Sącz. Jedziemy do Nowego Sącza. Jeśli nie znacie jeszcze historii Oli Pawłowskiej, oglądnijcie najpierw streszczenie książki Dziedzictwo Odwagi, życie Oli Pawłowskiej, rycerza Bahaulacha. Dojeżdżamy więc właśnie do Nowego Sącza i Nowy Sącz jest to moje miasto dzieciństwa. Mieszkałam w Nowym Sączu od 4 lat, od wieku 4 lat aż do wieku 18 lat. Widzicie na przykład tutaj moje przedszkole, do którego chodziłam, w którym pracowała moja mama i nawet są te same huśtawki i zjeżdżalnie. So that was my kindergarten where I went to preschool because I lived in Nowy Sącz from 4 years old to 18 years old, and this actually is the primary school where I went for many years. I oto jest z kolei moja szkoła, do której chodziłam, szkoła podstawowa. Od drugiej klasy do 8 klasy chodziłam do tej szkoły i w czasie naszej podróży mogliśmy z moim mężem właśnie sobie pozwiedzać. To jest na przykład blok, w którym mieszkałam. This is the block where I grew up and where I lived. Our neighborhood, the river, kamienica, and the neighborhood, a special bridge where we for many years lived and biked. Więc tu jest na przykład most wiszący nad rzeką Kamienicą, gdzie bardzo często chodziliśmy na spacery, jeździłam na rowerach i tutaj się ogólnie wychowywałam. I jest tutaj, widzimy też, jak to się wszystko niesamowicie zmieniło. Są teraz ścieżki rowerowe, many things have changed, there are amazing bike paths. And this is already the church where actually I helped to build this church. To jest kościół, teraz jest to sanktuarium świętej Rity i ja pomagałam budować to sanktuarium. Tu widzimy jeszcze kaplicę. Kiedy ja byłam nastolatką, była tylko ta kaplica. This chapel existed basically when I was a youth, and I went to this chapel for many masses and I helped build this church. Więc chodziłam na wiele mszy właśnie do tej kaplicy i budowałam właśnie to sanktuarium świętej Rity. I teraz widzimy już w oddali biały klasztor. Over there we see the white monastery, or the white convent actually, the white convent. And we're already going in the direction of the White Convent where Ola Pawłowska went to school in the year, she arrived there in the year 1919. Czyli jesteśmy już w białym klasztorze, gdzie Ola Pawłowska chodziła do szkoły gospodarstwa domowego sióstr Niepokalanek i ona tam uczęszczała w roku 1919 przez już nie pamiętam, chyba kilka lat. Teraz jest to przedszkole, jest to szkoła gastronomiczna, można sobie też na stronie dokładnie obejrzeć, jest tam ciastkarnia. I do tej szkoły też chodziła moja siostra. So also my sister went to the same school. Now the nuns are running a kindergarten, as you can see, and many different schools. Some of them focus on culinary preparations or cooking schools of many levels. And here you can see this church and the chapel that I actually helped build. Więc pomagałam budować ten kościół, sanktuarium świętej Rity obecnie. Mamy też tutaj przedszkole, które jest prowadzone przez siostry Niepokalanki i też wiele różnych oddziałów szkół. I Ola Pawłowska uczęszczała właśnie tutaj do tej szkoły. Była to szkoła właśnie po to, aby kobiety, szkoła właściwie dla dziewcząt, która
przygotowywała je, aby mogły być dobrymi paniami domu, miały kursy literatury, gospodarstwa domowego, także tańca. I Ola pisze, że ma bardzo dobre wspomnienia z tej szkoły, bardzo wiele nawiązała tam przyjaźni, bardzo ma dobre wspomnienia. So this is the school where Ola Pawłowska went in 1919. She writes that she has very good memories from this school. She developed many friendships, long-lasting friendships. She enjoyed her time here. Yes, she liked the building and living here with her friends. And also it's a special place because my sister as well, she attended this school, the culinary school. It was in the 90s. Także jest to szczególne miejsce, ponieważ do tej szkoły uczęszczała także moja siostra, do szkoły gastronomicznej. Szkoła została założona przez siostrę Marcelinę. I wcześniej widzieliśmy też kaplicę i do tej kaplicy także uczęszczałam na msze święte, ponieważ ja wychowałam się jako katoliczka i potem w wieku 18 lat zostałam bahaitką. So in this chapel, in the White Convent, I also attended masses when I was a youth because I was raised Catholic and only when I was 18 I became a Baha'i. So it was very nice to see the White Convent, to see the chapel, to see the school, to actually talk to some of the nuns, and I cannot wait to give them a copy of the translated book, Legacy of Courage. Było bardzo fajnie spotkać się właśnie także z siostrami, być w tej szkole, być w kaplicy. Nie mogę się już doczekać, kiedy będę mogła przyjść tutaj z wizytą i wręczyć siostrom książkę Dziedzictwo Odwagi. Ponieważ ja wychowałam się jako katoliczka, chodziłam właśnie do tej też kaplicy, zanim został wybudowany ten drugi kościół, to sanktuarium i ta druga kaplica. Chodziliśmy też tutaj na mszę właśnie do Białego Klasztoru przez pewien okres czasu, kiedy byłam właśnie jeszcze w wieku nastoletnim, a później już w wieku 18 lat zostałam bahaitką. I jest to niesamowite dla mnie, że tutaj do tego samego Białego Klasztoru uczęszczała Ola Pawłowska, która odkryła wiarę Baha'i właśnie jeszcze wcześniej przede mną, już w Kanadzie. So this is quite amazing for me that the same place where my sister went to school, the same place where I attended also masses here in this white convent, this is the same exact place where Ola Pawłowska went to school many years earlier. And she then later discovered the Baha'i faith in Canada and became a Baha'i. So it's a very special place, lots of memories and yeah, wspaniałe miejsce, takie spokojne, duchowe. Widać, że siostry mają tutaj, uprawiają ogródek. Jest także piękny park, prowadzą właśnie szkoły i przedszkole. Te szkoły są dla dziewcząt i są z internatem. Jest także tam, zaraz zobaczymy, grobowiec, gdzie są właśnie pochowane siostry. Więc Ola Pawłowska po tym, jak przebywała tutaj w szkole sióstr niepokalanek w Nowym Sączu, później została wysłana przez rodzinę do podobnej szkoły sióstr niepokalanek w Jazłowcu przy wschodniej granicy i tam właśnie też uczęszczała przez kilka lat. So this is where Ola Pawłowska went to school in Nowy Sącz, and later she was sent by her family to another school run by the same nuns of the White Convent, and it was in Jazłowiec, close to the eastern border. And here you can see the
kind of like a little cemetery for the nuns. All the nuns are buried here. Tutaj widzimy grobowiec, gdzie chowane są siostry. I ten biały klasztor powstał w 1897 roku jako czwarty dom zgromadzenia sióstr niepokalanego poczęcia. So this white convent was founded in 1897. Jeśli interesuje Was właśnie, jak przebiega także postęp tłumaczenia książki Legacy of Courage, dziedzictwo odwagi, otóż tłumaczenie zostało zakończone i niedługo będzie już poprawiane, będzie robiona korekta. A tu widzimy już właśnie znowu, wracamy sobie ze spaceru i zbliżamy się znowu do miejsca, gdzie ja się wychowałam. Jest to właśnie osiedle Barskie 2, teraz chyba nazywa się Gołąbkowice. Widzimy mój blok. We're going back to my neighborhood. You just saw my block of flats. Nowy Sącz has changed a lot. This is the main street called Lwowska. Ulica Lwowska, taka główna ulica. Jedziemy właśnie do rynku. Really is beautiful. Here I just love Ratusz. This is the town hall. There are some renovations. And we were so happy to plug in our electric car for free. Mogliśmy sobie załadować nasze auto elektryczne za darmo na rynku koło ratuszu. I jeszcze oczywiście pójdziemy zaraz do bardzo szczególnego miejsca, czyli do kościoła, do Bazyliki Świętej Małgorzaty, gdzie ja przyjmowałam swoją pierwszą komunię. We will go to this very special church, this one, the Basilica of St. Margaret, where I had my first Holy Communion. And I always like visiting this church because it's really beautiful. When I was little, I was going to this church, so maybe like second grade. Od drugiej klasy tutaj chodziłam, druga, trzecia, czwarta i potem jakby do tego białego klasztoru zaczęliśmy chodzić. So I went to this church a lot when I was in second, third, fourth grade. And this is where I had my first communion. And this is exactly where I came to pray after I became a Baha'i. Jest to bardzo szczególne dla mnie miejsce. Tu miałam komunię, tu miałam bierzmowanie i tutaj, jest niesamowite, piękne jakieś freski stare odkryte. Też do tego kościoła i przed ten obraz przyszłam właśnie po tym zaraz, jak zostałam Baha'itką, bo Baha'itką zostałam też w Nowym Sączu, dokładnie w roku 1992 i było to w kwietniu. I zaraz po tym właśnie przyszłam tutaj i modliłam się i prosiłam Jezusa, by mi powiedział, czy dobrze zrobiłam. I czekałam, aż nie wiem, jakiś piorun we mnie strzeli. Ale nic się nie stało i otrzymałam taką jakby potwierdzenie, że tak, to jest dobra droga, że ja odnalazłam właśnie Baha'u'llaha, czyli Jezusa, który powrócił. So this is a very special place because after I became a Baha'i in 1992, after I declared, the same day I came to this church to pray and to look at this beautiful for me, a very special picture of Jesus, where I had my first communion, where I had my confirmation in the Catholic Church, and I prayed and asked God to and Jesus to tell me, did I do the right thing? And you know, I got this confirmation, this calmness that yes, you did the right thing. I mean, you found Baha'u'llah, who is the return of Jesus. So it was very, very special place for me. Jest to wspaniałe dla mnie miejsce, bardzo takie wiele wspomnień z tych, mi się wiąże. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, spacerować i wspominać. To jest dzwonnica. Tu robiliśmy zdjęcia po pierwszej komunii, tu uczęszczałam właśnie na lekcje religii. I tutaj już też spacerowaliśmy z moim przyszłym mężem, kiedy przyjechał do mnie wiele lat temu, no już prawie 25 lat temu. No tak, 25 lat temu on tu przyjeżdżał, przyjechał do mnie mnie odwiedzić i też tutaj spacerowaliśmy. This is also where we walked with my husband now 25 years ago when he came to visit me. He's a Baha'i, he was raised in a Baha'i family.
Więc mój mąż jest Bahaitą, on się wychował w rodzinie Bahai. Kiedy przyjechał mnie właśnie odwiedzić, też spacerowaliśmy tutaj i pokazywałam mu te wszystkie miejsca, które są dla mnie tak szczególne. I always love coming back here. It's a very special place for me. Nowy Sącz and this church. And the place also where I declared as a Baha'i. And this is another special place where we eat ice cream. Lody. Tutaj zawsze sentymentalnie chodzimy na lody. Jemy wspaniałe lody. To też jest właśnie ulica Jagiellońska. One of the main streets. Jagiellońska Street. And we always eat this ice cream. It's very special. And you will see another church in a minute. Here also I went to church. Tu też chodziłam do kościoła. A tam w oddali widzicie okna, gdzie wynajmowała tutaj mieszkanie Jane Czerniejewski, która właściwie była naszą taką duchową matką bahaitką, która nas nauczyła wiary Bahai. I mieliśmy tutaj właśnie spotkania. These windows is where we met. We had Baha'i meetings here, and a special lady called Jane Czerniejewski who organized these meetings, and basically I also declared like almost there. So this is my high school. Jeszcze kilka miejsc możemy zobaczyć. Moja szkoła, drugie liceum ogólnokształcące. Też tam dużo wspomnień, bo właśnie wtedy zostałam bahaitką, kiedy chodziłam właśnie do ostatniej klasy, czwartej klasy maturalnej. I became a Baha'i in basically my senior year of high school. I naszą wspaniałą podróż zakończyliśmy w domu właśnie naszego przyjaciela Bahaity. Tu akurat jest cmentarz, ale pojechaliśmy zaraz później do domu naszych przyjaciół i tam mieliśmy właśnie spotkanie modlitewne. Było naprawdę bardzo wspaniale. And we finished our wonderful visit to Nowy Sącz by visiting a Baha'i friend who had a devotional meeting, and we were able to participate. So thank you so much for your attention. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. I zachęcam Was do przeczytania książki i do wysłuchania filmiku streszczającego tą książkę. I encourage you to read the book. It is really wonderful. And see you next time. Bye bye.